Witam wszystkich widzów. Filmik poświęcony zbliżance 5-pręgej Pontius Pentazona. To są bardzo łagodne, wesołe, ruchliwe i płochliwe pasiaste rybki, które wnoszą tak samo jak i wszystkie brzanki radość do każdego akwarium. Brzanki te pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Malezji i Borneo. Zamieszkują stojące wody, tereny bagienne i zalewowe. Siedlisko charakteryzuje się bogatą roślinnością wodną i przybrzeżną. Woda ma herbaciany kolor ze względu na wysokie stężenie kwasów chuminowych i innych związków chemicznych powstających w wyniku rozladu materii organicznej roślin z pierwszym dnem pokrytym gałęziami, korzeniami i liśćmi. Po raz pierwszy gatunek został opisany Bulgerem w 1894 roku. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnianie miłości do akwarystyki. Brzanki pięciopręgę to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8 do 10 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowanie i są mniej płochliwe. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 100 litrów. Rosną do 5 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Brzanki pięciopręgę mają owalne, splaszczone po bokach, pomarańczowo-ceglane ciało z ciemniejszym grzbietem i 5 poprzecznymi pręgami. Pierwsza przechodzi przez oko, środkowa przez nasadę pletwy grzbietowej, a ostatnia znajduje się w nasadzie pletwy ogonowej. Pletwy są jasno-czerwone lub pomarańczowe, pletwa ogonowa dwuplatowa, a u samców obrzydzona na czerwono. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. Samce są mniejsze i bardziej jaskrawsze od większych i bardziej bladych samic, brzuszka których są zaokrąglone. Brzanki pięciopręgę w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Preferują także akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. W akwarium powinny znajdować się liczne korzenie, kryjówki z gałęzi lub gęstej roślinności. Światło powinno być rozproszone, ponieważ brzanki nie lubią jasnego światła. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-26, pH od 6,5 do 7,5, GH od 5 do 10. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, która poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Akwarium powinien być zasłonięty szybą, ponieważ brzanki lubią wyskakiwać z wody. Brzanki pięciopręgę to są wszystkożerne rybki. W naturalnym środowisku brzanki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie, w małych porcjach. Brzanki pięciopręgę nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, neonami czerwonymi, neonami Innesa, byszczykami, PRS-a, karlowatymi pielęgnicami, takimi na przykład jak pielęgnica Ramireza, żalobniczkami, razborami klinowymi itd. Nie poleca się natomiast trzymać ich wraz z wielonkami, rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie brzanek pięciopręgich jest stosunkowo łatwe, pod warunkiem, że ryby znajdują się w dobrej kondycji.
Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być rozproszone. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. Parametry wody: temperatura 28-30, pH od 5 do 6,5, GH od 3 do 4. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja, ogrzewanie wody. Przed planowanym tarnem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 1 samiczkę. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki, np. mech jawański, tak żeby część zbiornika została wolna. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się w oświcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samiczka składa do 200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżym o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Jak na rybek zacznie pływać, do zbiornika wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubku na rybku, tym samym czyszczą wodę. Na rybek bardzo drobny, pokarm startowy to pierwotne pantofele. Na rybek rośnie bardzo szybko, karmić trzeba często 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Jak narybek podrośnie, przechodzimy powoli na artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są drobne podmiany, ciągłe podmiany wody. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty z sprzątaniem, w którym pokazuję, jak ja to robię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.